Nie! Nie! My możemy to naprawić, prawda? Nie wiem. To stało się pierwszy raz. Niespodzianka! Na Dzień Troskliwości wprost zaczarowanego lasu! Słuchajcie! Mama sprowadziła nasze młodsze siostrzyczki! Nawet my dostałyśmy podarunek na święto! Dzięki, Maura! Bedelia! Tapi! Nie mogę uwierzyć, że tu jesteście! Maura powiedziała nam o waszym święcie! Musiałyśmy skorzystać z okazji, by je z wami uczcić! Spójrz, Danesa! Maura dała nam srynie ogony! Mogę pływać! Wszyscy mamy syrenie ogony! Pościgajmy się! Zgadzam się, Danetto! Na pewno bardzo wam się tu spodoba! Jak tylko podwodne królestwo odzyska dawne iskry i blask. O nie! O nie, 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 nie! Nie! Jak to się stało? Ktoś próbował wziąć perłę. Odłożyłyśmy ją, ale za późno. Tym kimś byłam ja. To moja wina. I moja. Przecież nie chciałeś zniszczyć podwodnego królestwa. To musiał być wypadek, prawda? Tak, ale teraz ja muszę to naprawić. Farba i polerka załatwią sprawę. Jest tyle rąk do pomocy, że na pewno uratujemy jutrzejsze święto. Serio tak myślisz? Jeśli ktoś może to zrobić, to właśnie ja i moja starsza siostra. Farba nie naprawi tęczowej perły. Jej zaklęcia scalają całe królestwo. Może znajdziemy drugą perłę? Jest tylko jedno miejsce w oceanie, gdzie można ją znaleźć, ale jest zakazane. Gdzie? Mówisz o złotej grocie poza rafą. Dlaczego jest zakazana? Dawno temu podwodne królestwo było znane jako magiczne wody życzenie. Złote iskry płynęły z prądami wody. Nasi przodkowie mogli sobie życzyć, czego tylko zapragnęli. Ale zamiast ich uszczęśliwić, iskry życzeń sprawiły, że stali się samolubni i zepsuci. Pragnęli tyle skarbów, że zasypali nimi miasto. Kto je uporządkował? Królowa pozbierała wszystkie iskry życzeń i wszystkie skarby i ukryła je w złotej grocie, poza rafą. Wtedy zaczęto świętować Dzień Troskliwości, aby przypomnieć nam, byśmy troszczyli się o innych, nie tylko o siebie. Od tamtej pory nikt z Enchantimals nie wypłynął poza rafę. Aż do dziś. Popełniliśmy błąd i chcę go naprawić. Nawet gdybym musiała popłynąć do... Wiecie gdzie? Czy warto tak ryzykować? Przecież nie spowodowałaś końca podwodnego królestwa. Tak? Nie ma iskierek! Nie ma błysku! Powiedz, że to nieprawda! Te kanapki z wodorostów smakują jak piasek! Z ust mi to wyjęłaś! No dobra, może pobijecie rekord w szybkim zjeżdżaniu! To rekord wolnego zjeżdżania. Czyżbyśmy właśnie stracili rytm? Tak, to chyba koniec podwodnego królestwa, jakie znamy. To nasza wina. Ja i Flik chcemy to naprawić. To nie jest wasza wina. Nie dotknęłybyście perły, gdybym nie miała obsesji na punkcie prezentu. Dla Maury. Ach, dlatego byłaś taka dziwna? Martino, nie musiałaś szukać idealnego prezentu. Przecież wystarczy, że spędzimy to święto razem. Dzień Troskliwości nie będzie taki sam, jeśli nie znajdziemy drugiej tęczowej perły. No to płyńmy. Jestem gotowa. Hej, zaczekajcie na nas. W kawiarni wszystko ma okropny smak. Nie możemy tak żyć. Opłyniemy fale wzdłuż i wszerz, byle tylko przywrócić pyszności naszym brzuszkom. Znamy wiele survivalowych zaklęć, jak pierwsza pomoc, wypieki w głębinach i jeśli trzeba, czudo.
A więc mamy zadanie i drużynę. Drużynę troskliwości! Płynę z wami. Nie. Martina, jesteś moją młodszą. No właśnie. Ty, moja starsza siostra, wciąż robisz coś za mnie. Chcę to zrobić dla ciebie. Maura, kiedy drużyna popłynie wykonać zadanie, my udekorujemy miejsce na święto. Musisz tylko nami pokierować. Podrzuć nam tylko pomysł, a my zorganizujemy wielki show. Prawda, siostrzyczki? Tak! Dobrze. Dzień troskliwości musi się odbyć. Uścisk na szczęście. I nie martw się. Wrócę za dwa machnięcia ogonem. Przed nami koniec rafy. Płyniemy. W tamtą. Nie. W tamtą. Chyba już wiem, czemu nikt nie wypływa poza rafę. Tak, tutaj nic nie ma. A to co? O co chodzi, Flo? Ulala! Chodźcie, znalazła coś. Brawo, Flo. Wow. To zgadza się z opisem złotej groty. Stąd biorą się iskry życzeń. Czy macie wrażenie, jakby grota zapraszała nas do środka? Albo kusiła nas na nieszczęście? Już blisko. Całe królestwo na nas liczy. Płyniemy dalej! Oto skarb wód życzeń. Popatrzcie! Iskry życzeń! Ostrożnie! Nie wypowiedzcie niechcianego życzenia! Tu jest mnóstwo przeróżnych skarbów, ale nie ma tęczowej perły! Ktoś z nas musi o nią poprosić, ale... Królowa wydała oficjalny rozkaz! Enchantimals z podwodnego królestwa mają zakaz korzystania z iskier życzeń! Jeśli wypowiemy życzenie, czy możemy stracić czary? Ten skarb to pułapka! Czy królowa wydała ten zakaz tylko Enchantimals z podwodnego królestwa? A co z Enchantimals z zaczarowanego lasu? Nic nie mówiła o zaczarowanym lesie. To dobrze. Jak to działa? Trzymaj je w dłoniach i pomyśl życzenie, tak od serca. Ale iskry życzeń mają wielką moc. Jeśli pomyślisz o zapasie wodorostów, a kto ich nie lubi, zatoniemy w wodorostach. Dasz radę, Felicity. Jesteś silna. Spokojnie. Lisy potrafią się skupić. Tak myślę. Oto jest życzenie me. Perło tęczy, pojaw się! Udało ci się! Nie zatopiły nas wodorosty! Tak. Proszę. I przepraszam za kłopot. Dzięki, Felicity. Zabierzmy ją do miasta. Szybko! Prezent dla Maury. Jej! Będzie idealna dla Maury. Ale... Jest tu z jakiegoś powodu. Odłóż ją, Babbler, zanim... O-o! Za późno! Płyńcie!
siła. Fiona, Badie, ja Neta, kocham wszystkie. Świętujmy dziś, o tak! Bo przyjaźni to czas. Nasz podwodny świat, to królestwo morzem. Wszyscy lubią się tak. Łapmy tych morskich wspomnień garść. Na zawsze z przyjaciółmi, których dobrze znasz. O tak! Kocham wszystkie. Świętujmy dziś, o tak! Bo przyjaźni to czas. Nasz podwodny świat, to królestwo marzeń. Wszyscy lubią się tak. Łapmy tych morskich wspomnień garść. Na zawsze z przyjaciółmi, których dobrze znasz. O tak! Przyjaciółmi lubię tak i z tych. Gdzie nasze siostry? Chodźcie szybko, bo woła nas, tej przygody głos. Jest tu Seda, Dorinda i Radia, Martina, Jalabia i Staria. Występczy w akwaparku zjazd, na bok Trema i Stres, kiedy pomoc masz. Big Felicity, Mora i Denessa, przyjaciółek moc i siostrzana siła. Fiona, Badie, ja Deneta, kocham wszystkie. Świętujmy dziś, o tak! Bo przyjaźni to czas! Nasz podwodny świat, to królestwo morze. Wszyscy lubią się tak. Łapmy tych morskich wspomnień garść. Na zawsze z przyjaciółmi, których dobrze znasz. O tak! Magii to jest czas. Magii to jest czas. Magii to jest czas. Na zawsze z przyjaciółmi, których dobrze znasz. Enchantimals. Kolorowy język. Świetnie! Już po zabiegu, panie dzięciole, przyda się panu kilkudniowy odpoczynek. No, sprint, pora zamykać. Co? Co się stało? O, nic takiego. Może byś tak, sprzątnął gabinet. A, dobrze. Nie chcę straszyć sprinta, ale żółty język nie jest normalny. Nosek, oczy, zęby, język. O, niedobrze. Nawet bardzo źle. Gotowe! Ups! Ale ze mnie gapa. Spójrz, latający spodek. Że co? Chyba mi się przywidziało. Możesz przynieść waciki? A, no dobrze. W przypadku zielonego języka trzeba natychmiast leczyć. O nie, jest coraz gorzej. Nie panikuj, póki język nie stanie się... niebieski! Ojej. Lizaka? To dlatego twój język zmienia kolory. Aha, pycha! A ja tak się martwiłam. Myślałam, że jesteś chory. Bo chyba jestem. Za dużo lizaków, tak?